Szanowni Państwo, w najbliższą niedzielę, 10 października, odbędzie się uroczystość wręczenia Nagrody Lux Ex Silesia panu profesorowi Marianowi Zembali. Sytuacja ta jest gorsząca, ponieważ Nagroda Lux Ex Silesia jest wyróżnieniem przyznawanym przez, można powiedzieć, Kościół, bowiem kapituła tej nagrody pod przewodnictwem biskupa katowickiego przyznaje to wyróżnienie osobom, które miały szczególny wkład w kulturę Górnego Śląska i które prezentują wysokie wartości moralne. Nie deprecjonując osiągnięć pana profesora Zembali w różnych dziedzinach medycyny, trzeba jasno powiedzieć, że jest on odpowiedzialny za wprowadzanie i rozwijanie metody in vitro w naszym kraju. W 2015 roku pan profesor Zembala pełnił funkcję ministra zdrowia i podpisywał akty wykonawcze do ustawy o zapłodnieniu pozaustrojowym. Trzeba pamiętać o tym, że metoda in vitro stoi w sprzeczności z nauką Kościoła katolickiego. W tej metodzie dokonuje się sztucznego zapłodnienia. Dzieci są poczęte na szkle, następnie dokonuje się selekcji zarodków. Te, które uznaje się za najlepsze, za najzdrowsze, mają szansę dalszego rozwoju pod sercem matki. Natomiast pozostałe maleńkie dzieci są zamrażane albo niszczone. Tego typu postępowanie stoi w czołowej kolizji z nauką Kościoła katolickiego. Stosowanie metody in vitro jest złamaniem pierwszego i piątego przykazania. Stawiamy się w roli stwórcy, chcemy decydować, kto ma prawo żyć, kto takiego prawa nie ma. Komu dajemy szansę, komu takiej szansy nie dajemy. Święty Jan Paweł II bardzo wyraźnie potępił stosowanie metody in vitro. Proszę Państwa, nie możemy godzić się na taki stan rzeczy. Zachęcamy Państwa do wejścia na naszą stronę www.stronażycia.pl. Tam jest dostępna petycja, którą można podpisać online przeciwko przyznaniu katolickiej nagrody osobie promującej niemoralną metodę in vitro. Zachęcamy Państwa do aktywnego włączenia się w walkę o prawo do życia i godność dla każdego dziecka.